torebka podsiodłowa. Do czego używać torebki podsiodłowej? Umieszczamy w niej najważniejsze narzędzia, które są zawsze na rowerze, bez względu na to, czy jedziemy na długą trasę, czy na krótką. Takie jak multitool, dętka, naboje, czy pompka. Mamy bardzo dużo rodzajów torebek podsiodłowych, zaczynające się już od 29,90. Zaraz Wam pokażę wszystkie rodzaje, jakie posiadamy. W ofercie oczywiście mamy bardzo duży wybór torebek Evoque od większych modeli, gdzie zmieścicie naprawdę, ale to naprawdę dużo, na przykład łącznie z telefonem, po rozmiar średni, najbardziej optymalny i rozmiar naprawdę mały. Natomiast są również torebki M-Wave za 29 zł, torebki Proxa, które mają jeszcze dodatkowe kieszenie, torebki montowane za pomocą specjalnych uchwytów, jak i torebki na paski. Również torebki bardzo wodoodporne, dlatego że te wszystkie torebki, one będą wodoodporne, natomiast te wytrzymają bardzo długo w deszczu, dlatego że są ze specjalnego tworzywa, które spowoduje, że jak jedziecie na daleki backpacking, no powiedzmy, no to taka torebka wytrzyma dużo, dużo więcej niż tego typu torebka. I te torebki, tak jak powiedziałem, najlepiej jest używać jako narzędziówki.